myślę, że Radek Kałużny to chyba będzie, no, jeśli chodzi o Wołów, ich dobrego, jego historię, mega hit, jeśli można powiedzieć o pojawienie się Radka, bo w końcu to reprezentant Polski pojawia się w Głogowie po to, żeby walczyć z nami awans do drugiej. Czy trudno było namówić reprezentanta Polski do gry? Jak trwały rozmowy po prostu? Znaczy ja myślę, że rozmowy były owocne i to jest najważniejsze. Czy powiem tak, Radka, jeśli mogę powiedzieć tak, nazwisko, jego, że tak powiem, występy i kontakty nie chcemy wykorzystać tylko na boisku, ale między innymi w tej nowo powstałej klasie sportowej chcemy, żeby Radek nam pomógł z wymianą młodzieży za granicą. Mamy też tutaj jego zobowiązanie, że chętnie się włączy właśnie w tą wymianę młodzieży, a także pokazywanie tych młodych piłkarzy chorego za granicą. Mam nadzieję, że Radka znajomości czy też przyjaźni łącznie z mediami ogólnopolskimi będziemy mogli też jako Chropy Głogów wykorzystać do tego, żeby marka Chropy Głogów już nie była tylko rozpoznawalna tak w telewizji Master, ale w telewizjach ogólnopolskich. Tego sobie życzę, także myślę, że nieistotne ile trwały te rozmowy, istotne jest to, że Radek jest w pełni. Na kiedy okres jest podpisany? Podpisana umowa, kontrakt? Nie wiem, czy zawodnik sobie życzy, żeby o tym mówić, ale powiem tak. Chcielibyśmy, żeby Radek związał się z nami dłużej i mam nadzieję, że tak będzie, że po wywalczeniu awansu drugiej ligi będzie dalej grał w Chrobrych Głogów. A w przyszłości, kiedy zdecyduje o zakończeniu kariery piłkarskiej, to myślę, że Chrobrych Głogów pozwoli mu na to, żeby dalej swoje zainteresowanie piłką można rozwijał jako osoba, która może już nie będzie grała na boisku, ale będzie funkcjonowała w świecie piłki. Panie trenerze, myślę, że pan się cieszy z tego nowego nabytku. Czy to jest ten zawodnik, o którego panu chodziło? To będzie wszystko zależało od Radka. Jak będzie przygotowany, bo wiemy, że Radek piłkę na pewno umie grać, nie zapomniał. Jest to dzisiaj problem sprawy jakby tej fizycznej. Jeżeli będzie dobrze przygotowany, będzie bardzo dużo wzmocnienia. Tak się przysłuchuję tej rozmowie, jeżeli chodzi o rolę tego Radka. Ja myślę, że dzisiaj dla klubu, jak dla Radka jest to bardzo potrzebne. Dla niego jest to pierwszy krok, jakby nie tylko w takiej karierze piłkarskiej, ale Radek pokończył szkoły menedżerskie w Niemczech i dla niego będzie to taki fajny pierwszy krok w stronę jakby też swojej kariery późniejszej zawodowej. To jak pan prezes powiedział wcześniej, chcemy wykorzystać jego też i znajomości i przede wszystkim doświadczenia. I mam nadzieję, że stworzymy takie centrum, jeżeli chodzi o młodzież, że będzie to jedno z najlepszych w Polsce. Jaką rolę pan widzi tam naszego piłkarza na boisku? Jaką mówią zadania, bo oczywiście gry w piłkę? Szerokie jest to spektrum, bo Radek, ja go przymierzam do drugiej linii, ale może zagrać w razie konieczności jednego ze środkowych obrońców. A nawet jeżeli trzeba będzie, to wrzucimy go na środek ataku. Ja nie ruszałem się razem sam, ale wiadomo jak to jest trening. Tak jak trener tutaj wspomniał, najważniejsze jest moje przygotowanie. Myślę, że jest odpowiednio dużo czasu na to, żeby się dobrze przygotować i żeby pomóc kolegom nowym. Żeby w końcu zrobić może ten awans, żeby się udało. Wiadomo, że jest to bodajże 8 punktów, nie jest to mało. Ale jest wszystko możliwe, tak jak powiedział, to jest sport, to jest piłka nożna, wszystko jest możliwe. Myślę, że nie pozwolimy na to, żeby zaprzepaścić trzy szanse, żeby wejść. No, na pewno będziemy walczyli do ostatniego meczu. A co skłoniło pana do przyjścia akurat do Głogowa, bo wiemy, że były też inne propozycje. Znaczy ja powiem tak, no ja dość często w kontakcie jestem z trenerem Popłotą. Dużo dyskutowaliśmy i w sumie to trener namówił mnie do tego, żeby powrócić, żeby wspomóc również. Namówił mnie do tego, żeby zacząć się troszeczkę mocniej ruszać. Powiem, że się lepiej czuję od razu. A drugie, to brakowało jednak tego boiska, tych treningów.
trenerów, którzy krzyczą na mnie. To dzisiaj miał pan okazję zobaczyć zespół na pierwszym treningu. Jak pierwsze wrażenie? No to mnie był pełny trening, tu biegi, ale jak to? No, tak jak w każdym klubie, no. Wchodzisz do szatni, przebierasz się, dochodzisz na trening, robisz swoje. Z upływem czasu poznajesz wszystkich. No wiadomo, no, może z dwóch, trzech kolegów znam, może widziałem kiedyś. Także myślę, że najważniejsze, żeby się poznać jak najszybciej, żeby wziąć się do pracy. I wiadomo, jaki mamy cel, no. Nie co ukrywać. Wszystko będziemy robić o to, żeby awansować. A w jaki sposób pan zamiar zainteresować inne kluby Chrobrym? Tutaj prezes wspominał też o wymianie na przykład młodzieży, może nawet międzynarodowej. Czy jest taka opcja, czy opcja pewnie jest, ale jest taka możliwość? Możliwość też jest. Poczekajmy, czas pokaże wszystko. Myślę, że ja poczyniłem parę również kroków, które pomogą na pewno Chrobremu i tej młodzieży, i tym klasom, żeby się sprawdzać z najlepszym. Tak, mówię, no, ja nic nie chcę obiecywać i wolę, żeby mnie potem oceniano po decyzji. No, na pewno jest to duże przeżycie. Pamiętam jeszcze, jak tutaj kolega, oglądałem go z telewizji, a teraz po prostu siedzę tutaj obok niego. I jest to jedno z lepszych przeżyć, że mogę obok takiego pokażę oczywiście.